Polskie Radio, radio Orzysz Polskie Radio Cześć i czołem. Dzisiaj moimi gośćmi są Adam Waszkiewicz i Hubert Górski. Porozmawiamy dzisiaj trochę o temacie dobroczynności, Temacie dobroczynności, ale troszeczkę um, ujętym w taki bardziej zawodowy sposób, a może bardziej zorganizowany. O, w ten sposób to powinienem ująć. No, ale właśnie, moi goście. Adam, Hubert, we dwójkę przeżydziałać działać lepiej i przez życie iść i w ogóle. Więc, e, przede wszystkim, ja gości tak zazwyczaj nie przedstawiam. Staram się, żeby oni opowiedzieli trochę coś dobrego o sobie. E, I. E, Chciałbym zacząć od Adama, a tylko dlatego, bo się stresujesz. Tak, trochę się stresuję. Moje pierwsze wystąpienie chyba w Radio. Nie, drugie. Okej, okay, no to okej. Okay. Adam Waszkiewicz, opowiadaj, co tam, jak tam, skąd i z jakim tematem. Fundacja. Coś o sobie. Najtrudniejszy temat mówić o sobie. Eee. Dobry początek wybrałem, co? No tak, Już właśnie. później będzie łatwiej, robię to tylko dlatego, żeby się, żeby się skumulowało na początku. Ale czy nie powinno być tak, że to ty nas przedstawiasz i opowiadasz to jest... w superlatywach, żebyśmy potem mogli powiedzieć, nie, nie, słuchajcie, dobroczynność e, to zwykli, szarzy ludzie, którzy robią wspaniałe rzeczy, a my, nie, my tylko pomagamy innym. Okej, okay, ale wiesz, to, to wejście było tak specjalnie zaplanowane, bo jak widzę, jak Adam się tam stresuje, to chciałem taką lawinę na niego zwalić. No, okej, okay, dobra, zaczynajmy zatem w ten sposób drugi. Adam, Hubert, Adam Waszkiewicz, Hubert Górski e, prowadzą fundację, fundację wsparcia nauki i biznesu. E, I o tym będziemy konkretnie dzisiaj rozmawiać. E, no i właśnie, przede wszystkim, zanim przejdziemy do, do takich ram czasowych w ogóle tej fundacji, do jakichś celów, założeń, Chciałbym, żebyście to wy zdefiniowali w ogóle cel, w którym ta fundacja powstała. Hmm. Celem fundacji, jakby banalnie to nie zabrzmiało, jest wspieranie różnych, przeróżnych inicjatyw, ale też wspieranie nauki, edukacji i biznesu, bo tak naprawdę, jeżeli chcemy mówić o dobrze funkcjonującym biznesie, dobrze funkcjonującym społeczeństwie, społeczeństwie obywatelskim, to zawsze zaczynamy od edukacji, czyli ten element, jeden z ważniejszych, to edukacja, e, dalej nauka i tutaj w, w, współpracując z różnymi podmiotami realizujemy te nasze cele, e, wsparcia i Edukacji i działań związanych z nauką, ale też dalej związanych z biznesem. Z prowadzeniem biznesu, ale nie tylko tego klasycznego biznesu, mhm. bo sami jesteśmy przykładem biznesu nieklasycznego, niestandardowego, bo jesteśmy fundacją, która prowadzi przedsiębiorstwo społeczne. A czyli takie przedsiębiorstwo, które. Zarabia pieniądze, które świadczy usługi na rynku tylko po to, żeby zarobić i cały zysk przeznaczyć na działania społeczne, realizowanie przeróżnych inicjatyw, nie tylko wymyślonych przez nas, ale też wymyślanych przez samych mieszkańców w różnych miejscowościach, i nie tylko w Ełku, nie tylko w miejscowościach dookoła Ełku, ale też w, z perspektywy Województwa Kojasko-Pomorskiego czy, czy, czy Pomorskiego, też te rzeczy, się dzieją również ze sprawą naszej fundacji. Super. To ja w gruncie rzeczy tak sobie wyczaiłem cel to połączenie wszystkich. Takie zjednoczenie, działanie społeczne. Tak zreasumujmy. Jakbyś miał to powiedzieć w kilku słowach po prostu, tak wiesz. Ciężko jest powiedzieć, że to jest złączenie wszystkiego, ale tak naprawdę mhm. w pracy, w działalności społecznej mhm. zawsze widzimy i chyba każdy, kto pracuje w. Czy działa w ogóle w organizacjach pozarządowych, widzi kilkanaście, kilkadziesiąt mhm. przeróżnych celów, które realizuje, które się ze sobą przenikają, bo mhm. nie rozdzielimy nigdy zaangażowania społecznego w budowanie społeczeństwa i oddzielnie nie potraktujemy budowania społeczeństwa obywatelskiego, mówiąc o wsparciu rodzin. Ciężko jest oddzielić chociażby wsparcie dzieciaków, które chcą rozwijać swoje pasje i, mhm. nie wiem, zbieranie funduszy na stypendia, tak? Nie da się rozdzielić wielu obszarów działalności pozarządowej, działalności społecznej, dlatego też nie próbujemy tego rozdzielać. Robimy różne rzeczy, ale to przede wszystkim te, które dają nam takie poczucie spełnienia mhm. i dają wiele radości, bo chyba... Z mojej perspektywy, ale pewnie Adam to potwierdzi, chodzi o to, żeby rozwijać te rzeczy, które sprawiają nam radość i dają fan, bo wstać rano, pójść do pracy na ósmą, odsiedzieć swoje 8 godzin, wrócić do domu i mówić: Wow, zbawiłem świat, bo przecież zrobiłem to i tamto. Tak, super. Ale po kilku latach może się to mhm. zmienić, bo, bo człowiek po prostu traci energię, entuzjazm, wypala się, a my chcemy robić rzeczy, które wydaje mi się, że robimy. Takie, które sprawiają mega dużo radości e, dla nas osobiście, bo, bo zmiana świata nie mm -hmm. musi być wielka, ona może być drobna. E, ale jeżeli każdy z nas dorzuci ten swój drobny kamyczek do ogródka zmiany, no to wszyscy będziemy żyli w ciekawszym kraju, w ciekawszym regionie, mieście, wsi. I tak po prostu będziemy lepsi dla siebie nawzajem. Czyli ten cel jest złożony, ale co za tym idzie, bardzo dużo się dzieje też w Waszych głowach, prowadząc całą fundację. Ale okej, okay, jest zdefiniowany cel. Ten cel trzeba przekuć w działania, bo jak rozumiem, mieliście pewne pomysły, czym się zająć, jak się zająć przed założeniem fundacji, przed tym takim etapem um, takiego dokumentowego, że tak powiem, e, założenia, czyli tego etapu, kiedy to wszystko ruszyło, ten statek ruszył i wy tym dowodzicie. E, opowiedzcie o początkach, może Adam. E, Początek? Data jakaś? Bo wiem, że Fundacja jest, fundacja jest taką nową, no, nie starą, bo to ona nie ma 10 nie, czy też 15 jest. lat. No, tak. Chociaż ciężko mówić o organizacji 10-15 letniej, że jest już stara. <laughs> Może być doświadczona, no ale okay. nie jest stara. Doświadczona. No to jak było z początkami? Początki? Mówię się o datach. Daty są trzy ogólnie. Data Dlatego tak trudno było dwie, daty, dwie daty powołania e, fundacji 1 grudnia i 6 grudnia, tak, e, Mikołajki i data wpisu już takiego formalnego do, do KRS-u 5 kwietnia 18 roku. Okay. E, z Mikołajkami. To jest bardzo fajna historia, bo przez dwa lata żyliśmy w nieświadomości, że e, Adam powołał fundację w zupełnie innym terminie, niż nam się wydawało. <laughs> e, bo przygotowywaliśmy się do tego, czy myśleliśmy o powołaniu fundacji, własnej organizacji a przez. Pewnie pięć wcześniejszych lat, czy prawie pięć lat, pracując w różnych organizacjach, robiąc przeróżne rzeczy z różnymi organizacjami, instytucjami. I jak wymyślaliśmy sobie fundację, co w niej mogłoby być, jak mogłaby się realizować i, i, i jakby komponowywać w środowisko, w którym pracujemy, no to w tym wszystkim zapomnieliśmy o kalendarzu. Więc 6 grudnia Adam złożył podpis pod aktem notarialnym powołującym fundację, i od tego czasu uważaliśmy, świetna data. 6 grudnia, Mikołajki. Każdego roku urodziny będziemy robić w Mikołajki. I dopiero po dwóch latach, gdy zajrzeliśmy do tego aktu, zobaczyliśmy datę 1 grudnia. <gry> Więc to było niesamowite. Ale jak? Przecież mieliśmy już te wszystkie wydarzenia zaplanowane, a to jest 1 grudnia, to nic. No cóż, tak to się stało. E, więc ten 1 grudnia i 6 to, to takie dwie daty bardzo blisko siebie, ale też e, dające nam taką refleksję, patrzcie w kalendarz. Okej. Okay. Tak. jedno funkcjonuje, jak rozumiem, tak mniej oficjalnie, czyli 6 grudnia. 6 grudnia… Traktuję, Czy uważacie to jako swoje urodziny? To, to, to jest data, która jest związana z początkiem fundacji, bo skoro już 6, to 6. Data na dokumencie, no, to, no cóż. Okej. Okay. Wspominałem nazwę fundacji, czyli Fundacja Wspierająca Naukę i Biznes, Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu konkretnie. No i chciałbym z Wami rozbić tę nazwę. Z racji, że takie dwa główne człony, czyli nauka i biznes się tam pojawiają, to rozbijemy sobie na dwie części. Czemu Fundacja Wsparcia Nauki? Chodzi mi konkretnie o działania, jakie podejmujecie, bo rozumiem, że to nie jest uczenie w szkołach, chociaż pewnie i takie działania jakieś prowadziliście, ale jak rozumiem, tam też jest bardzo dużo uświadamiania społecznego, jeżeli chodzi o kwestie na przykład regionu. To chyba o tej części. Powiem trochę więcej, tak, tak, w no, tak. Adam, Adam będzie opowiadać o tej drugiej, okay, jak się domyślam. Chociaż poczekaj chwileczkę, powiemy tylko dlaczego powiesz więcej o tej pierwszej części, bo padło to słowo regionu, prawda? Padło słowo regionu, ale też jakby w momencie, w którym jesteśmy, mhm. jesteśmy tuż przed takim dużym projektem, który będziemy realizować, który jest też związany z edukacją, z regionalizmem, z nauką, ale, ale wszystko po kolei, bo Fundacja Wsparcia Nauki to ta pierwsza część, i tutaj zajmujemy się no, tymi działaniami miękkimi, kierowanymi do, do szkół, tak żebyśmy mogli, żeby fundacja mogła wspierać też szkoły w, w całym tym procesie edukacyjnym. W, Udało nam się zdobyć finansowanie i zrealizować taki całkiem fajny projekt w roku 2019, gdzie przeszkoliliśmy ponad tysiąc dzieciaków i ich rodziców czy opiekunów z pierwszej pomocy. Więc wchodzili w pełnym rynsztunku ratownicy medyczni, którzy uczyli dzieciaki na fantomach, jak. Reagować w sytuacji zagrożenia, jak pomagać osobom tej pomocy potrzebującym. Więc to też były takie momenty, gdzie dzieciaki często pierwszy raz miały możliwość wejść do karetki, czy, 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 czy zobaczyć wyposażenie. Wyposażenie ratowni tej teczki ratownika medycznego. Mhm. To było jedno z takich fajniejszych wydarzeń, bo szkoliliśmy dzieciaki w zasadzie od 6 roku życia do 10, do 11 mhm. roku życia, więc te dzieciaczki najmniejsze były też takie bardzo mocno zaaferowane tą, tą całą sytuacją. To było fajne doświadczenie, ale oprócz tego mamy całą tą moją fiksację na punkcie uh -huh. regionalizmu, e, mazur, tradycji, kultury, e, mazur, warmii e, też historii Prus Wschodnich i to wszystko próbujemy e, też realizować i przekuwać na działania fundacji. I tak e, trochę jeszcze zahaczając. O edukację. No w 2020 roku powołaliśmy Centrum Kształcenia Ustawicznego, czyli taką szkołę formalną. Więc opieramy się też na edukacji formalnej, gdzie każdy może przyjść, zdobyć mm -hmm. zawód, wyuczyć się. I to jest ta część takiego rozwoju formalnego i bardzo mocno zinstytucjonalizowanego. W ramach tego też robimy kursy szkolenia i dla osób prywatnych, i dla biznesu. Ale to, co zarobimy. Mhm. Realizując te działania w, w Akademii WNIB, czyli w tym naszym Centrum mhm. Kształcenia Ustawicznego, przekładamy potem na działania w Uniwersytecie Ludowym. I tak czerpiemy. Z tradycji, z takiej myśli Karola Małka, nazywanego Królem Mazurów, który w 1945 roku, w 1945 w grudniu, powołał pierwszy uniwersytet na Mazurach, Mazurski Uniwersytet Ludowy, w którym kształcił osoby dorosłe i pomagał im odnaleźć się w nowej rzeczywistości powojennej. Oczywiście my mówimy o pewnej idei. Uniwersytetu Małkowskiego i w 2021 rozpoczynamy właśnie pierwsze działania w ramach Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego w Ełku. Trochę zaczerp nie, zaczerpnęliśmy też z tej nazwy pierwotnej, ale Mazurski Uniwersytet Ludowy Karola Małka pozostawiamy jako taką um, trochę. Um, Latarnię, która ma tam nas kierować w stronę mazurskości i poznawania regionu, mhm. ale e, ta część Ecka również pozostaje, więc Mazurski Uniwersytet Ludowy Wełku e, funkcjonuje e, też przy fundacji. Jest to szkoła już nieformalna. Mhm. E, zapraszamy e, do, do, do zajęć, do działań w ramach mulu Euckiego e, osoby pełnoletnie, które chcą po pierwsze. Rozwijać się, chcą zdobywać wiedzę o Mazurach, o tradycji, kulturze, ale również podnosić swoje umiejętności społeczne. I takie rzeczy się dzieją. W tym roku mamy odpalone dwa pierwsze kursy w ramach Mulu, więc dwie pierwsze grupy zaczną swoją przygodę z edukacją grunwidjańską, i tutaj no, sporo też rzeczy się zadzieje, bo sam proces edukacyjny jest zupełnie inny niż taki, który pamiętamy ze swojej szkoły, bo w procesie czy w edukacji grunwidiańskiej wszystko opiera się o Współdecydowanie, mhm. e, wspólną odpowiedzialność za cały proces. To słuchacze decydują, e, jakie formy będziemy dobierać do tego, żeby dla nich dobrze się uczyło, ale też nie ma ocen, nie ma egzaminów, nie ma weryfikacji naszej wiedzy. Tak naprawdę e, uczymy się przez doświadczenia, przez dyskusje, przez rozmowy wspólne, przez to współdziałanie w e, uniwersytecie, e, ale. Oprócz tego, no, nie, nie oceniamy się, mhm. tak? I, I to jest taka zupełnie, zupełnie inna przestrzeń edukacyjna. A więc Mazurski Uniwersytet Ludowy, oprócz tego o czym już mówiłem, będzie też skupiał w sobie te działania fundacji, które wcześniej były rozproszone i nie miały jakiegoś takiego swojego trwałego gniazda, z którego by wychodziły. Jakie to na przykład? Chociażby odbudowa pomników na Mazurach. O to też chciałem zapytać właśnie. Więc tutaj w latach 2019, w 2020 roku odbudowaliśmy, czy odbudowaliśmy w 2020 pomnik Alfreda Bymera. Pierwszego niemieckiego artysty, fotografika, który w leksykonie niemieckich artystów jest na miejscu pierwszym. I jest to postać znacząca, związana z Ełkiem, zapomniana i niepamiętana przez wielu Eukran dotychczas, bo też związany był przy, tylko przez 6 lat i to na początku XX wieku, w 1908 roku, żeglując po Jeziorze utonął. Mieszkańcy wybudowali mu pomnik, który został zniszczony po II wojnie światowej. My ten pomnik po. A ponad 50 latach odbudowaliśmy, i znowu pamięć o Lofredzie Bymerze wróciła do naszego miasta. Z drugiej strony mamy historię społeczności żydowskiej, która na Mazurach również stanowiła bardzo znaczącą grupę społeczną przed II wojną światową. I tutaj na cmentarzu żydowskim wełku ustawiliśmy w 2019 pomnik poświęcony właśnie tym, którzy tam spoczywają. I to, co było niesamowite. To pierwszy raz po 80 latach wybrzmiała modlitwa w języku hebrajskim wygłoszona przez rabina w Ełku. To był jeden z naj. Nie chciałbym powiedzieć najwspanialszych, mm -hmm. ale jeden z wyjątkowych momentów pracy w fundacji. Doprowadziliśmy do tego, że raz pamięć o byłych mieszkańcach została odnowiona. Czy, czy wskrzeszona, a dwa, to ta modlitwa nad e, zniszczonymi już nie, 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 mhm. nie, nie funkcjonującymi w przestrzeni miasta e, grobami, została e, odmówiona w, e, w języku hebrajskim i to było naprawdę niesamowite doświadczenie e, też dla, dla nas i, i też chyba dla tych, którzy uczestniczyli w tej uroczystości. Więc. E, te y, rzeczy wkładamy też do Uniwersytetu Ludowego, y, no i spacery z przewodnikiem. Właśnie o to chciałem zapytać, bo oprócz tego, że, a, tak jak mówisz o tych działaniach rozproszonych typu odnowienie pomnika, odbudowanie tego pomnika wręcz y, ty chyba nawet e, przeglądając waszego Facebooka e, fundacji, e, widziałem, że ty chyba ty pełniłeś e, funkcję przewodnika gdzieś na początku e, tej historii spacerów i też tym samym edukowania na temat regionu, na temat samego miasta Ełk, bo to były spacery po Ełku. Oprócz. E, tak. No, jakby. E, Cała historia ze spacerami po, po mieście wzięła się stąd, że sami z tym przewodnikiem, jak oprowadzałem turystów po, po Mazurach, to, to też, jak to, docieraliśmy do Ełku, no to okej, okay, oprowadzałem, bo, bo taka była moja praca. Natomiast pojawiały się głosy, dlaczego w Ełku nie ma. Takich regularnych spacerów. Dlaczego tylko ci turyści, którzy przyjeżdżają, mogą dowiedzieć się mhm. czegoś więcej o mieście. I tak kilka lat temu wymyśliliśmy z, właśnie taką formułę spacerów z przewodnikiem. Po, po, po Ełku. I ona jest wcześniej, robiliśmy to jeszcze przed fundacją. Uh -huh. Później weszliśmy już w tą strukturę fundacyjną i są te spacery kontynuowane. Więc mamy rokrocznie w sezonie letnim spacery z przewodnikami. Do 2018 roku ja oprowadzałem. Później z racji tego, że współpracowaliśmy czy też pozyskiwaliśmy część środków na, na spacery od samorządu miasta Ełku. No, ja wycofałem się trochę mhm. z, z tego przedsięwzięcia z oprowadzania, no też, żeby nie, nie, nie było konfliktu pomiędzy funkcją, którą pełnię w mieście, a, a, a spacerami, a więc zaczęliśmy współpracować z przewodnikami, którzy są również pracownikami Ludzkiego Muzeum Historycznego. I oni oprowadzają turystów w Poełku. W tym roku e, znowuż będzie delikatna zmiana. E, powrócę. E, może nie na wszystkie spacery, ale, ale w ci, którzy znają mnie e, i, i mój temperament oprowadzania e, mogą, mogą spodziewać się również kilku spacerów e, z z moim, z moim uczestnictwem, gdzie ja będę oprowadzać poełku. Ale to wszystko przed nami jeszcze do sezonu letniego na pewno na pewno będziemy o tym opowiadać i mówić. I też w ramach Uniwersytetu Ludowego będziemy hmm, czy zdradzać wszystko? Nie, tego nie zdradzę, okay, dobra, Tego nie ale... zdradzę, ale o edukacji, o wsparciu nauki. Słów kilka ostatnich fundusz wsparcia edukacji. To jest to, co w 2021 zainaugurowaliśmy i będziemy rozwijać. Jest to w ramach całego bloku wspierania różnych inicjatyw edukacyjnych, miejsce, w którym będziemy gromadzić środki, zarówno wypracowane przez fundację, jak również te pozyskane od sponsorów, darczyńców, te, które Możliwe, że w przyszłości będziemy również pozyskiwać w ramach 1%, więc no, trochę tych źródeł finansowania będziemy próbowali zdobyć. I będzie to fundusz, który będzie wspierał po pierwsze niewielkie inicjatywy uczniowskie w całym kraju. Będzie to fundusz, który będzie wspierał również szkoły w tym, żeby mogły mieć lepsze. Pomocy naukowe, żeby mogły wymienić sprzęt w klasie, czy jeżeli zabraknie, nie wiem, chociażby po remoncie klasy, zabraknie mhm. pieniędzy na to, żeby ją doposażyć w nowe ławki, to będzie to też miejsce, z którego będziemy mogli wesprzeć różne szkoły i różne, różne inicjatywy, które będą działać na rzecz najmłodszych, ale też. No, w perspektywie na rzecz całego społeczeństwa. Dla dobra ogółu. Gratuluję, zwłaszcza tych e, działań, które e, no teraz podejmujecie. E, ale przede wszystkim życzę powodzenia, bo tego chyba im potrzeba najbardziej. Nie dziękujemy. E, <laughs> Okej, okay, to omówiliśmy sobie dość szeroko ten zakres e, tego jednego członu tytułu e, samej fundacji, czyli nauka. E, czas przejść do biznesu. Czyli Fundacja Wsparcia Nauki. I biznesu, i o tym biznesie, Adam, co ty nam opowiesz? Jakie, jakie działania podejmujecie w ramach swoich działań biznesowych, wspierania przedsiębiorców? Na jakich powiedzmy firmach się skupiacie? Czy, czy jest jakiś zakres w ogóle takie kryterium tego, kto może skorzystać z Waszych usług? Przypuszczam, że skoro fundacja to nie. Nie. ale dowiemy się. Skorzystać y, mogą y, przedsiębiorstwa. Na początku skupiliśmy właśnie się na przedsiębiorstwach y, z Ełku. Z Ełku mhm. z regionu y, wokół Ełku, y, które po prostu by potrzebowały y, pomocy przy y, na przykład wypełnianiu dokumentów mhm. y, związanych z dofinansowaniem do na przykład szkoleń. I taką właśnie pomoc, pomoc udzielamy. Pomagamy też przedsiębiorcom, też właśnie przy tej całej dokumentacji odnośnie pożyczek, pożyczek unijnych. Mamy u nas w fundacji punkt, punkt pożyczkowy. Hmm. Czyli, okej, okay, zajmujecie się pomocą w tym załatwianiu wszystkich funduszy. Ale też sami oferujecie pewnego rodzaju szkolenia. Oprócz tego, że ktoś może zdobyć takie dofinansowanie do szkoleń za waszą pomocą, wy też macie pewną ofertę, co jest, macie jakąś taką stałą ofertę tych szkoleń, czy kroicie te szkolenia pod? Kroicie w cudzysłowie pod klienta. No, tak możemy chyba nazwać klienta. No I znowu mnie wywołuje. Tak, bo to jest właśnie, właśnie połączenie biznesu e, z nauką. Cały czas e, ciężko to rozbić, mhm. e, te dwa tematy, ale one cały czas nachodzą na siebie i się, i się łączą. Nie biznes z nauką. Więc Ale jeżeli mówimy o, mhm. o ofercie, no oczywiście no, nie będziemy tutaj mówić o wszystkich nie tych no, naszych szkoleniach, bo, bo, bo to nie, nie w tym rzecz. Natomiast tak, no, każdy przedsiębiorca jest inny, więc tutaj te nasze szkolenia są skrojone pod potrzeby przedsiębiorców. Mhm. Oczywiście mamy szkolenia szablonowe, do których zapraszamy. Do, do, do uczestnictwa, w których zapraszamy różnych ludzi z różnych przedsiębiorstw, też z osoby niepracujące, które mogą przyjść, uczestniczyć w szkoleniu, podnosić swoje kompetencje, podnosić swoje umiejętności i, i, i się rozwijać. Natomiast, jeżeli trafia do nas przedsiębiorcy i mówi: Wiecie, bo. Chciałbym zmienić coś w swojej firmie, albo udoskonalić, albo pomóżcie mi spojrzeć na, na swoje przedsiębiorstwo właśnie z tego poziomu doradczego i szkoleniowego. To wtedy analizujemy to, to przedsiębiorstwo mhm. i szukamy takich rozwiązań, dobierając takie narzędzia, żeby spełnić jak najbardziej oczekiwania, raz przedsiębiorcy, dwa jego pracowników. No bo znowu tutaj nie możemy wchodzić w. Czy znaczy, jesteśmy dalecy od tego, żeby narzucać komuś? No, musicie tutaj zrobić takie i takie mm -hmm. szkolenie, i wtedy ci pracownicy muszą pójść się wyszkolić. Wtedy, wtedy, wtedy to już będzie super. Nie. My mówimy o tym, proponujemy takie i takie rozwiązanie. Jeżeli je wybierzecie, to możecie e, poprawić pewne rzeczy, ale to ma dawać też frajdę Waszym pracownikom. E, mieliśmy sytuację kiedyś, gdzie przedsiębiorca mówi do nas: słuchajcie, bo tutaj trzeba wyszkolić tam pracowników z tego i z tego. No okej. Okay. Spotykamy się z pracownikami, bo, bo też próbujemy mhm. zrobić czasami takie, takie rozeznanie potrzeb, na co zwrócić uwagę ma trener, jakie mają potrzeby uczestnicy. Mówimy o tym szkoleniu, a uczestnicy mówią, czy pracownicy mówią: Nie wiem, to tak. Dobrze, no przyjdziemy, posiedzimy te 8 godzin i nie zadawajcie nam pytań. Wracam do tego przedsiębiorcy, wracamy i mówimy na. No. Ale wie pan, ci pracownicy pana nie chcą w tym obszarze się rozwijać. Oni uważają, że to jest e, na tym etapie rozwoju ich stanowisk pracy całkowicie niepotrzebne. I to był moment kluczowy, tak mi się wydaje, dla takiej organizacji, hmm. gdzie e, raz że przedsiębiorca się zasta zaczął zastanawiać nad tym, e, jak współpracuje z zespołem, na ile, e, na ile grają. Jako cała drużyna przedsiębiorstwa do jednej bramki. I faktycznie później zrobili sobie taką ewaluację i, i poszło to w tą stronę, że zaczęto dobierać szkolenia pod potrzeby pracowników. No bo to, że pani Krysia ma jakieś swoje potrzeby do stanowiska, to ona wie o tym najlepiej, jakie, w czym, w czym potrzebuje wsparcia. Czy, czy, czy pan Henio? z działu kadr ma jakieś braki, to wie o tym pan Henio, plus ewentualnie jego przełożeni. Tak? Natomiast wrzucanie wszystkich pracowników do jednego szkoleniowego worka Chyba, że mówimy o szkoleniach zbudowania zespołu, e, jakiejś integracji. No to tak, ale, ale w innych przypadkach no, faktycznie nie ma takiej potrzeby, żeby wszyscy, cała załoga wchodziła na jedno szkolenie, które bardzo często nie dotyczy nawet e, części z tych pracowników. Mhm. Więc e, kroimy pod potrzeby przedsiębiorcy, ale też staramy się tak doradzać, tak prowadzić ten proces e, edukacyjny, żeby, żeby przynosiło to dobre efekty dla biznesu, bo nie tylko chodzi o to, żeby. Wydać pieniądze, oczywiście, na szczytny cel, bo to, co zarobimy, przekładamy mhm. na działania społeczne, ale ma to być też zrobione dobrze i, i ma dawać możliwości rozwojowe na przyszłość dla przedsiębiorstwa. Bo co z tego, że pójdziemy i zrobimy szkolenie dla jednej firmy, a i powiemy, dobrze, no to teraz nam zapłacimy, bo zrobiliśmy szkolenie, no to firma stwierdzi, no ale w zasadzie ona nam nic nie dało, więc raz skorzystają z tej naszej oferty, a potem już mówią, dobra, to tam. Już nie będziemy się szkolić. Więc od tego odchodzimy, uciekamy mhm. i idziemy w tą stronę trochę współdecydowania cały mhm. czas, bo, bo to współdecydowanie jest takim naszym bardzo mocnym, bardzo mocną potrzebą, o, tak bym powiedział. To takie chyba nawet dość innowacyjne podejście do szkoleń, patrząc na kwestię tego, jak o tym opowiadasz, czyli Uciekamy od tego sposobu, czyli ten sposób taki szablonowy istnieje, macie dość, dość innowacyjne podejście do szkolenia, a uważacie, że to lepiej? Jakby to się przekłada w sensie na to, że... Um, osoby, które potrzebują takich szkoleń, one właśnie mają takie podejście, szukają czegoś bardziej innowacyjnego, czy w, w, u nas, w naszym regionie, kraju, bo nie wiem na jaką skalę prowadzicie te szkolenia. Galaktyki. Galaktyki. <laughs> to jest, jest to raczej tak, że okej, okay, pracodawca czy, czy przedsiębiorca szuka czegoś skrojonego pod siebie, dopasowanego i zależy mu na tym rozwoju faktycznym, który przyniesie pewne korzyści w przyszłości. E, czy jednak jest nadal tak, że a, szkolenie, dofinansowanie było, zrobimy szkolenie i lecimy dalej? Przepraszam się, ale to zabrzmi niestandardowo. Jak zadawałeś to pytanie, wyobrażałem sobie, że jesteś astronautą, który za chwilę ma wystartować, <noise> i e, dwa dni wcześniej, zamiast, zamiast być szkolonym e, z tego, co się zadzieje na pokładzie, mówiono mu o tym, e, jaki jest przepis na mm. schabowe w Polsce. E, więc. Jeżeli mamy wrócić, to musisz powtórzyć, okay. bo, bo, bo ten więc, obrazek. Więc, więc e, macie innowacyjne podejście, czyli kroicie szkolenia, kroicie szkolenia, dostosowujecie szkolenia tematycznie pod przedsiębiorcę. Ale czy wy jesteście w stanie to robić? To jest wszystko fajne, ale czy z tej drugiej strony, czyli osoba która, e, tej strony, która korzysta z tych szkoleń, przedsiębiorca, który do was przychodzi? Czy wydaje Wam się, że nadal jest taka mentalność przedsiębiorców, którzy zrobią szkolenie tylko i wyłącznie dlatego, żeby je zrobić, odklepać, wpisać, że ono było i jest dofinansowanie, to poszło? Czy jest już taka większa otwartość na ten sposób, który Wy praktykujecie, czyli współdecydowanie? Wydaje mi się, że tutaj moglibyśmy rozróżniać przedsiębiorców. Mhm. Bo to... Tak jak mamy wiele biznesów, tak mamy wiele podejść i nie, nie chciałbym odpowiadać za przedsiębiorców, mhm. czy, czy, czy ten model dla nich odpowiada, czy nie. Mamy grupę przedsiębiorców, która się zwiększa, mhm. którzy ufają naszym metodom, więc, więc jest taka grupa. Oczywiście są też takie przedsiębiorstwa, które mówią wprost. Wchodzicie w dział kadr i tam oczekujemy, pewnych szkoleń. Więc no tutaj też jakby nie zawsze mamy mhm. tą możliwość przełożenia. Pamiętajmy, że to jest zawsze nasz klient. Mhm. My możemy mu doradzać, możemy mu proponować, ale to klient ostatecznie decyduje o kształcie i formie tej, tego naszego zaangażowania również. Ale to co, to, co wydaje mi się, że też jest dość ważne, staramy się, żeby nasi trenerzy, szkoleniowcy nie byli tylko i wyłącznie z naszego okręgu. Czyli nie byli to tylko specjaliści z Ełku, Orzysza, Suwałk, mhm. takiego naszego tutaj małego świata, w którym Jest. wszyscy się znają. Robimy część szkoleń z osobami, które sprowadzamy, tak w cudzysłów, tak, przyjeżdżają do nas z różnych miejsc w kraju, zajmują się różnymi rzeczami i to, co wydawało się dla nas takim bardzo, na początku był bardzo ważnym takim elementem i wydawało nam się, że będzie to strzał w dziesiątkę, akurat wełku w okolicy to to, że będziemy sprowadzać w cudzysłów cały czas to sprowadzać trenerów rozpoznawalnych w kraju. Nie wiem, Michał się Prezenter e, telewizyjny. Wiele lat prowadził TeleExpress, e, pracował w TVP, później stał się, e, teraz pracuje w Wirtualnej Polsce. Mm -hmm. I jest to jeden z trenerów, z którymi współpracujemy od początku, który prowadził u nas e, warsztaty i szkolenia z komunikacji, z pracy z mediami, z pracy z kamerą. E, i wydawało nam się, że jak będzie Michał Siedgiela, tak nośne nazwisko, to ludzie będą. Żywiami i oknami pchać i mówić, my chcemy na Michała Siergienę. Było inaczej? Hmm, może nie było aż e, daleko od inaczej, ale e, faktycznie ten entuzjazm nie był aż tak wielki, jak moglibyśmy sobie mhm. to wyobrażać. Okej, okay, jest e, niewielu przedsiębiorców, którzy e, widzą potrzebę rozwoju i pracy z kamerą, pracy z mhm. mediami, bo też żyjemy w innym. W, innym, w innej części kraju, gdzie no, jakby te biznesy, które mają bezpośredni kontakt z mediami, są mniej mniejszą grupą, tak, niż na przykład w dużych aglomeracjach. Ale szkolenie z Pawłem, Pawłem Tkaczykiem, tak z Pawłem Tkaczykiem. Adam, wyrwałeś się Nie. dobrze, dobrze. 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 Ale tak, szkolenie z Pawłem Tkaczykiem, mówcą, człowiekiem, który jest twórcą, tak możemy powiedzieć, polskiego storytellingu, opowiadania czy, czy opowiadania historii. Bo tak Paweł mhm. mówi o sobie. Jestem człowiekiem, który wchodzi i opowiada historię. Wydawało nam się, że jeżeli już sprowadzimy człowieka, który potrafi zgromadzić dziesiątki osób na wielkich salach konferencyjnych, przyjedzie do Ełku i będzie pełna sala wypchana po brzegi, będzie musieli dostawiać krzesełka, stała się rzecz inna. Zgłosiło się do nas 15 przedsiębiorców, czy 15 osób, więc wymyśliliśmy sobie taką formułę, że nasze szkolenia nie będą szkoleniami masowymi i to jest klucz którym też idziemy. Oczywiście jeżeli chcesz pojechać na masówkę i chcesz brać udział w konferencji na której Paweł mhm. Tkaczyk zaprezentuje to co ma do zaprezentowania przed grupą 20, 50, 100, 150 osób, masz do tego prawo iść do Warszawy, Poznania, Gdańska, gdziekolwiek i bądź uczestnicz w takim zgromadzeniu i i też korzystaj z tego, jeżeli masz taką potrzebę. My natomiast dajemy Tobie e, możliwość, że możesz być w niewielkiej grupie z Pawłem Tkaczykiem plus siedmioma, dziewięcioma innymi osobami. To znaczy, że ten czas, który Paweł Tkaczyk bądź każdy inny trener przeznaczy na ciebie jest kilka razy e, większy e, niż na innym spotkaniu. Masz możliwość zupełnie innej pracy, więc to, co, na co stawiamy w fundacji, to też taki indywidualizm, mhm. żeby każdy mógł doświadczać pracy z trenerem, żeby każdy mógł wyciągnąć z tego spotkania jak najwięcej dla siebie, jeżeli tylko będzie miał na to ochotę. No więc akurat to, to, co wyszło gdzieś w praniu, trochę przez przypadek, to jest właśnie to, że. Że te nasze szkolenia są bardzo małe, ale za to wydaje nam się, że są bardziej efektywniejsze. No bo wiadomo, są, mniejsza grupa, są atrakcyjniejsze, no? bo mniejsza grupa zawsze daje możliwości lepszego poznania się, ale też, też dowiedzenia się o wiele więcej rzeczy od, od trenera czy trenerki. Jasne. No i wtedy dochodzi takie bardziej personalne skupienie się po prostu na osobie szkolonej, prawda? Tak. Dokładnie. Więc określiliśmy sobie ten zakres działania i w sferze nauki, i w sferze biznesu, ale prócz waszych fundacyjnych założeń i tego, czym wy się kierujecie, działacie także z różnymi innymi podmiotami. Nie wiem, czy zawodowo, czy nie, łącząc swoje siły, ale na pewno pomagacie promować działania lokalne, Między innymi e, mówi o tym taki czerwony słup e, ogłoszeniowy, który stoi przed e, biurem fundacji, a tak w oddali może kawałek od, od fundacji, e, ale jest bardzo widoczny, e, chociażby z powodu koloru. E, opowiedzcie trochę o tym, jak to jest. E, faktycznie to, żeby łączyć siły, jest ważne, by nieść nam pomoc jeszcze lepiej? I tak też robicie? Tym się kierujecie? Im więcej podmiotów organizacji pozarządowych jest wypromowanych, ich działania są bardziej widoczne, tym lepiej dla nas wszystkich. Po pierwsze, organizacje nie muszą się martwić, że nikt nie wie o ich działaniach. Robimy świetną rzecz, ale przychodzi na to kilka osób, bo nie mamy pieniędzy na to, żeby dotrzeć do radio, nie mamy mhm. pieniędzy, żeby zrobić spot reklamowy i wrzucić to gdzieś na szeroką skalę w mediach. Więc no, takim naszym pomysłem na początek było to, żeby właśnie ten słup e, ogłoszeniowy czerwony wełku się pojawił. E, Też pomysł trochę, z, który zrodził się w czasie pandemii, e, ale Adam może o tym trochę więcej opowie, bo ja tak gadam. Gada. E, Zaczęła się pandemia, to był marzec 2020 y, roku. Oczywiście y, zaczęliśmy zastanawiać się, y, co będziemy robić. Tak mhm. wszystko stanęło, musiało być wszystko pozamykane. Więc można tak powiedzieć, że troszeczkę z bezczynności y, powstał słup. Powstał słup właśnie na, na dobre informacje, na dobre wiadomości. Ym. Piękna inicjatywa przy okazji. Dobre wiadomości, bo tak mówisz, dobre wiadomości w tak złym okresie to jest coś pięknego po prostu. I ogólnie rzecz ujmując, co znajduje się na tym słupie? Ja nie przyjrzałem się ogłoszeniom, które się tam znajdują. To jest taki słup do promowania faktycznie wspólnych działań, czy też inicjatyw innych fundacji, organizacji, czy może jakieś ogłoszenia społeczne? Nie tylko wspólnych działań, różnych hmm. organizacji, które razem raz, coś tworzą, ale y, pojedyncze działania, y, czy klubów sportowych, y, czy, czy, czy y, jakiś innych organizacji, hmm. które coś akurat y, mają pomysł, żeby zrobić, czy y, wigilia na przykład, y, która by się odbyła, też była promowana na, na słupie. Z dobrymi informacjami. Jasne, czyli chodzi o takie ogólne działania e, społeczne. E, no i też, e, jeżeli chodzi o takie informacje, tak jak mówisz, na przykład lokalne jakieś przedsiębiorstwa, coś takiego, czyli wspólne działanie mimo wszystko. Czyli z tego płynie taki delikatny morał, tak? Czyli lepiej razem. Morał zawsze jest na końcu. Czy my już kończymy? Nie, nie, nie. jeszcze A, no nie, ale chodzi mi o ten moral. To nie, w, nie o... wchodzimy jeszcze w morały. Okay. E, w, wiesz co, to, to, to trochę jest tak, że jak. Ja też poczekaj, tak, żeby żebym tylko nie był źle zrozumiany z tym morałem. Ja też podpytałem z tego względu o to promowanie, bo ja też mam związek z organizacjami pozarządowymi w kwestii zawodowej. Są to organizacje prozwierzęce, pomagające ludziom. I czasem do mnie padają takie pytania, więc ja stwierdziłem, że to pytanie zadam też wam. A czy to nie jest tak, że jak ja pomagam wam, to, to wy się jakoś tam nie lubicie z tą inną fundacją, czy coś tam i, yy, i myślałam, że będzie miał pan inny odbiór. A ja wtedy tym ludziom mówię: ale dobrze, super, fajnie, że wspieramy w to, na co możemy sobie pozwolić, aby nieść dobro. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba i tym chyba powinniśmy się kierować nie tylko w życiu, ale też w działalności społecznej. Każda organizacja ma inny cel, każda organizacja ma swój pomysł na nawet na realizowanie tego samego mhm. celu, tak? Bo jeżeli mówimy o wsparciu rodzin, to nasza organizacja ma inny pomysł na wspieranie mhm. rodzin, ale są organizacje, które widzą to zupełnie inaczej i pracują też zupełnie innymi metodami, więc. Tutaj, co do, do tych zazdrości mhm. ewentualnych a to, że ktoś robi to tak, to ktoś inaczej, ja bym na to nie zwracał uwagi. Jakby każdy z nas ma swój kawałek, który musi obrobić, jeżeli tylko chce to robić. Natomiast, natomiast istotne jest to, wracając trochę do słupa, mhm. że po pierwsze, im więcej współpracujemy, tym więcej rzeczy dobrych można zrobić, ale też nie zawsze i nie przy każdym przedsięwzięciu damy radę współpracować. Słup, Adam tutaj trochę zaczął mówić o tym słupie dobrych informacji. Tak, bo w czasie kryzysu te dobre informacje były nam potrzebne. Więc mhm. to też jak wymyślaliśmy tą koncepcję, butowaliśmy sobie w głowie jak to mogłoby wyglądać, to słup ma być miejscem, w którym będą Informacje dobre, ale to nie chodzi o to, że e, dziś będzie świecić słońce. i mm -hmm. będzie padać deszcz, to już nie jest to dobra informacja. E, chodzi o to, żeby w jednym miejscu, w nasz e, akurat wełku, e, bo, bo ten pomysł słupów dobrych informacji pewnie będzie kiełkować już nawet dostaliśmy sygnały z kilku samorządów, że, że faktycznie ten pomysł im się podoba i chcieliby go powielić, więc pewnie będziemy też gdzieś współpracować z innymi, żeby to się zadziało. Natomiast e, jeżeli mamy jedno miejsce w przestrzeni miejskiej, gdzie możesz przyjść i zobaczyć, wiesz o tym doskonale, że jak tam pójdziesz, to znajdziesz informacje o działaniach różnych organizacji, to to są właśnie dobre informacje. Bo organizacje nie piszą tylko o złych rzeczach. Organizacje z reguły czynią dobro. Więc jeżeli organizacja wrzuca plakat ze swoją akcją, to znaczy, że jest to dobra informacja. Mhm. I możemy je poznawać, możemy o nich się dowiedzieć, możemy Uczestniczyć w tych akcjach, ale przede wszystkim uh, mamy możliwość w jednym miejscu uh, raz zgromadzenia, a dwa w jednym miejscu zobaczenia, jak wiele dobra dzieje się wokół nas, uh, bo te wszystkie organizacje, formalne, nieformalne, bo też są grupy inicjatywne, które, czy, czy grupy nieformalne, mhm. które robią fajne rzeczy, fantastyczne rzeczy, uh, ale nie są fundacjami, stowarzyszeniami, związkami. To jest po prostu grupa ludzi, znajomych, którzy robią niesamowite rzeczy i też. Chcą pokazać innym to, co robią, albo zaprosić po prostu do współpracy. Mhm. Więc jeżeli pójdziesz, staniesz przed słupem, to tam znajdziesz tylko i wyłącznie dobre informacje. Super. Dobre wieści. A jeżeli chodzi o dobre wieści, dobre działania, ale wracając do, do Fundacji Wsparcia Nauki i Biznesu. Macie jakieś takie przykłady, które wam z waszych działań, z działań fundacji zapadły w, w, w myśli gdzieś tak na długo? Coś, coś tak dobrego, że po prostu nie możecie o tym przestać myśleć i wiecie, że to jest wspomnienie tych działań, które zostanie z wami na lata? Adam? Hmm. Chyba postawienie pomnika na cmentarzu żydowskim to jedna z takich najważniejszych hmm. e, działań, które, które zrobiliśmy. Które tak e, głęboko w środku siedzi. Okej. Ono miało bardzo taki wymiar. Tak. To, to okej. Okay. Znamy Twoją, znamy Twój taki moment, w ogóle bardzo piękny moment, przy okazji łączący i, i ludzi, e, którzy byli podzieleni kiedyś i to bardzo. E, a jeżeli chodzi o Ciebie? Dla mnie, tak, faktycznie. To, to już zresztą mówiłem, ta, ta ceremonia na cmentarzu mhm. żydowskim. To, to był bardzo ważny moment. Dla mnie te momenty rodzą się co chwilę, bo, bo tak naprawdę te inicjatywy, które siedzą w naszych głowach, i e, gdy siedzimy już tak, nawet po pracy, gdzieś tam z laptopem na kolanach i, i gadamy sobie o różnych rzeczach, i potem no dobra, to jeszcze możemy zrobić to, to jeszcze zróbmy tamto, to jeszcze coś tam. I, i, i takimi, takimi rzeczami e, no, można by było bardzo długo opowiadać o, o przeróżnych rzeczach, ale e, no. Klub seniora, który odpaliliśmy, uh -huh. to też była taka rzecz, naprawdę, która dla mnie osobiście jest ważna, bo oczywiście w mieście funkcjonuje kilka klubów seniora, ale stwierdziliśmy, że skoro mamy przestrzeń, skoro mamy tyle fajnych akcji, które robimy też dla mieszkańców, to możemy jeszcze ten klub seniora odpalić, żeby zachęcić mieszkańców do tego, żeby. Chcieli uczestniczyć też w życiu fundacji. Więc to, to z takich z tych akcyjnych rzeczy to jest to. Natomiast dla mnie taką największą wartością pracy w fundacji jest to, że fundacja jest miejscem otwartym. Mhm. Każdy może przyjść, i do tego wszystkich zachęcamy. Przyjdź, jak tylko idziesz i masz chwilę. Wstąp, wypijmy razem kawę, pogadajmy, powiedz co u ciebie. Może, może wymyślimy wspólnie jakąś akcję, a nawet jeżeli byśmy mieli nie wymyśleć, a po prostu pobyć ze sobą. To, to i tak już jest bardzo dużo, bo w tym całym pędzie przed covidowym mogliśmy tego doświadczać, że mhm. nie mieliśmy czasu na to, żeby się spotkać, żeby pogadać, żeby po prostu napić się kawę czy, czy, czy herbaty i chwilę ze sobą pobyć. I ten czas pandemii, tego lockdownu pierwszego, drugiego, tego zamknięcia nas wszystkich i, i tego dystansu społecznego, no, też w nas nasila to, że, że jednak e, chcemy się z ludźmi spotykać. I fundacja jest takim miejscem, e, do którego zapraszamy nie tylko naszych znajomych, ale też ludzi, którzy po prostu chcą wyjść, e, wstąpić do nas, e, poznać naszą ofertę, pogadać z nami, poznać nas, ale też e, zostawić kawałek siebie e, u nas. Przed, e, wspomniałeś o, o covidzie i o tym czasie covidowym, to będzie moje ostatnie pytanie w gruncie, e, w gruncie takiej całej naszej rozmowy. E, ale przed tym ostatnim pytaniem chciałem jeszcze e, zapytać e, o jedną bardzo ważną rzecz, bo e, wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która pokazuje, że te działania faktycznie mają sens, czyli to w jaki sposób one są odbierane i w pewien sposób są też nagradzane. Tu chodzi o takie fizyczne certyfikaty, fizyczne nagrody. Chodzi mi tu ogólnie o sklasyfikowanie tego, że pracujecie dobrze. Damy Czyli teraz certyfikat. będziemy się chwalić. Teraz będziecie się chwalić jeszcze przed tym końcem planów, które mogły nie wypalić przez COVID, to jeszcze się pochwalmy, bo do planów, do takiego ostatniego etapu dojdziemy planowania na przyszłość. Ale pochwalcie się, bo ostatnio świętowaliście po, po urlopie zimowym takich ferii zimowych Świętowaliście pewne osiągnięcie, pewien certyfikat. Adam? Adam, cóż to był za certyfikat? Certyfikat przyznany przez minister polityki społecznej. Zapomniałam nazwę, wypadło mi z głowy. I to jest, stres. Tak, I to jest tak, stres. To jest stres. Tak, 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 ja widzę, dlatego ja, ja widzę, cię tak wywołuje do tablicy ja już na sam, sam koniec, co prawda. Ale... Nie pamiętam <głos》<głos》znak jakości jako... ekonomii o, społecznej tak, jakości. 2020. Przyznany przez uh, panią minister. Uh, Polityki rodzinnej i polityki społecznej, bo już praca została przeniesiona do innego resortu, ale to tak to tak tylko na boku. Tak, no, po raz drugi. W 2019 roku po pierwszym roku działania fundacji otrzymaliśmy pierwszy certyfikat, przyznany przez ministerstwo w tym roku również już za sukces rynkowy. Czyli tym certyfikatem, czy ministerstwo potwierdziło wysoką jakość świadczonych przez nas usług na rynku, wysoką jakość usług przez nas. Świadczonych z jednoczesnym zaangażowaniem w budowanie tego społeczeństwa lokalnego i, i tych, tych działalności społecznych. Więc no, potwierdza to to, co już mhm. powiedzieliśmy, że to, co zarabiamy, przeznaczamy na działalność społeczną. I to jest, to jest certyfikat z ministerstwa. Natomiast w 2019 roku otrzymaliśmy zakup prospołeczny. To znowuż nagroda, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, który, przyznając nam ten certyfikat, potwierdził, że robione u nas zakupy są najwyższej jakości, czy, czy kupowanie naszych usług. To te usługi są najwyższej jakości i znowu przeznaczamy ten zysk na działalność społeczną i rozwój naszego województwa. I to są certyfikaty, które dają nam bardzo dużo radości, bo osoby z zewnątrz oceniają nas i mówią o tym, że robimy coś dobrze. Mhm. Jeżeli byśmy dostali informację, robicie coś nie tak, no to wiadomo, że musimy się podciągnąć. Jasne. Natomiast te certyfikaty są, są ważne, ale one nie są najważniejsze, najważniejsze, bo, bo te certyfikaty nie byłyby bez bez, bez, działań. bez działań, ale bez wszystkich tych ludzi, którzy są wokół nas i naszych klientów i naszych podopiecznych i fundacyjnych i osób z którymi współpracujemy, instytucji z którymi współpracujemy i bez takiego dobrego ducha, który krąży cały czas gdzieś wokół nas i, 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 i te wszystkie działania spina. No i tym właśnie takim akcentem, taką radą, która myślę, że posłuży wielu ludziom, bo, bo no tak naprawdę jest radą bardzo też życiową, taką zwykłą przyziemną. W końcu my wszyscy razem wspólnie prowadzimy nie tylko życie, prowadzimy różne działania, które mogą kiełkować właśnie takimi, takimi dobrymi efektami jak wasze. No i tak jak mówiłem, życzę wam jeszcze raz wszystkiego. Dobrego w kwestii tych działań, które e, no, mają się odbyć. I gratuluję tych, które się odbyły. A ja standardowo powiem nie dziękuję. <laughs> Dzięki wielkie moimi gośćmi byli Adam Waszkiewicz i Hubert Górski, Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu Wełku. Dziękuję. dziękuję bardzo. Polskie Radio Orzesz.